Powołanie zrodziło się zaraz po maturze. Odpowiedziałem na ten głos powołania, ale te studia przerwałem. Wróciłem mając 26 lat po doświadczeniu pracy zawodowej. Mam też za sobą doświadczenie rocznej praktyki w parafii w Aleksandrowie Łódzkim. To był bardzo dobry czas ze względu na ludzi, fantastycznych ludzi, których spotkałem na drodze. Diakonat jest dla mnie przygodą. Nie wiem, czym będzie, ale jest przygodą i chcę w to wejść w całej pełni inwentarza. Celibat jest dla mnie rzeczywistością, którą przyjmuję, z której się cieszę i która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Ze względu na to, że dzięki niemu mogę być bliżej ludzi i z nimi kroczyć drogą wiary. Być z ludźmi, ponieważ to ludzie tak naprawdę nadają taki sens posługi diakona, później posługi kapłańskiej. To jest wspólne kroczenie, to jest wspólne przebywanie, no i wspólna radość z tego, że jest się osobą wierzącą. Posługa słowa i sakramentów. No to jest rzeczywistość diakona. Przepowiadanie, czego namiastkę już mamy powoli tutaj, przygotowując się w kaplicy przez refleksje tygodniowe. Ale to jest misja diakona, która uważam jest dla mnie bardzo ważna. To właśnie przez powiadanie rodzi się wiara. Mam nadzieję, że będę potrafił tak przepowiadać dzięki łasce Bożej, że będę prowadził ludzi do Pana Boga.